5 sposobów poproszenia o pomoc w języku angielskim. Krzysztof Starnecki, Quest for English. Podam teraz 5 sposobów takich bardzo częstych, naturalnych, aby kogoś poprosić, żeby mi pomógł w jakiejś tam trudniejszej, mniej bardziej, ale trudniejszej sytuacji. Przede wszystkim komuś zgłaszamy. I need a little help. Uśmiechamy się do kogoś, na przykład na ulicy mówi: excuse me, I need a little help. Potrzebuję troszkę pomocy, trochę pomocy w tym sensie, że no, prawdopodobnie spytam o jakąś drobną kwestię i tak dalej, o kierunek, jak się gdzieś dostać i tak dalej. I wtedy mówię: I need a little help. Bo jak powiem I need help, to jest tak, potrzebuję pomocy. A jak zapytam, czy pani może mi pomóc, tu mam pewną kwestię, a potrzebuję wsparcia, prawda? Tak byśmy powiedzieli. I wtedy mówię: I need a little help. Z uśmiechem, delikatnie. Drugi zwrot: could you help me out? Czy możesz mi pomóc? Could you help me out? Oczywiście mogę też powiedzieć: could you help me? Też jest fajnie. Could you help me out? Też, czy możesz udzielić mi pomocy? Tak? To jest takie dynamiczny przyjmiek, to help out. A to out w tym wypadku przyjmuje, jakby taką rolę nadaje temu help. Could you help me out? Powtórzmy: could you help me out? I pierwszy: I need a little help. Super. A kolejny zwrot jest niezwykle popularny, ale uwaga, on dotyczy tematów fizycznych. Jeżeli chcemy, żeby ktoś w czymś mi pomógł, pchnął samochód, przytrzymał coś, pomógł mi, nie wiem, coś nakleić, dokleić, tak? I wtedy mówimy: could you give me a hand? Could you give me a hand? Czy możesz podać mi rękę? I tutaj w języku polskim oczywiście mamy zwrot: możesz mi podać rękę, tu potrzebuję pomocy, tak? Troszeczkę powiem. Ale tutaj could you give me a hand to jest po prostu: czy możesz mi pomóc? I tak się mówi. I powtórzmy: could you give me a hand? I przypominam, w tematach bardziej fizycznych. Jak coś chcę zrobić, to chcę, potrzebuję czyjejś fizycznej pomocy. W takich zadaniach właśnie bardzo konkretnych, kiedy chodzi o jakąś rzecz, o jakąś czynność, gdzieś trzeba użyć rąk i tak dalej. Kolejny zwrot jest też popularny. Could you spare a couple minutes? Could you spare a couple minutes? Czy możesz mi poświęcić? Tak? Could you spare a couple minutes? Czy możesz mi poświęcić kilka minut? To jest dwie minuty, tak? Parę minut, ale powiemy po polsku, powiemy kilka minut. Could you spare a couple minutes? I oznacza to, czy możesz mi pomóc, czy możesz poświęcić mi dwie minuty, prawda? W domyśle pomóc. Powtórzmy: could you spare a couple minutes? Fajnie. I ostatni zwrot, bardzo znany: could you do me a favor? Could you do me a favor? Powtórzmy. Niezwykle częsty zwrot. Czy możesz mi pomóc? Czyli czy możesz coś zrobić dla mnie? Could you do me a favor? Zwrot niezwykle częsty. I powtórzmy sobie teraz: I need a little help. Could you help me out? Powtarzamy za mną. Could you give me a hand? Could you spare a couple minutes? I could you do me a favor? Well, w tym momencie na ekranie widzicie link, adres. Jeżeli skorzystacie z tego, otrzymacie materiały, bezpłatne materiały, które poszerzą Waszą znajomość języka angielskiego w obszarach okolicznych do tematu, o którym żeśmy teraz rozmawiali. Po tej stronie zapraszam do subskrypcji, a po drugiej stronie możecie połączyć się z innymi filmami dotyczącymi języka angielskiego i rozwoju tego języka. A póki co, good luck, Krzysztof Starnecki, Quest for English.